Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w chyba takim niespodziewanym dość odcinku, po troszkę dużej przerwie, w Landwirtschaft Simulator 2011. Mało kto się pewnie spodziewał, że taka seria powróci na kanale, taki mały ala powrót do przeszłości. Porobiliśmy sobie już troszkę odcinków z ósemki, będą jeszcze niebawem, wkrótce, jak mówię, to tam trzeba mieć jakieś tematy do nawijania. A teraz tak właśnie powracałem po krótkiej przerwie, bo był brączek, było trochę pracy w polu i jak sami wiecie, no... Czasu na komputer było bardzo, bardzo mało i ten kanał troszkę znów zaniedbaliśmy, ale kończą się wakacje, więc wszystko już wróci do normy, też dużo prac polowych nie zostało. Także no kochani, ja was witam w pierwszym odcinku, mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, gdzie by indziej, jak nie na Bolusiowo V1. Tutaj z tą serią tak fajne kilka rzeczy jest związane. Ogólnie seria trochę bardziej z musu, że tak powiem. Wszystko z racji tego, że właśnie nie mam czasami czasu, znaczy inaczej. Tak jak chłopaki w teamie Adaś, Tanas, czy Brączek, czy Arek, często któregoś z nas nie ma, nie ma z kim czegoś nagrać, więc mam bardzo mało serii singla. Jest tylko seria singla z Bolusiowa i tam... No wiecie, od czasu do czasu można pograć, ale nie cały czas, więc potrzeba mi było jakiejś nowej serii. Zaraz wszystko jeszcze wam dokładnie powiem, ale my sobie w pierwszym odcinku lecimy na żniwa, odpalamy naszego bizona. O, właśnie tak się rozkminiam, czemu on nie odpala, to przecież czasy jedenastki, więc odpalanie ręczne. Tutaj zwolnimy sobie troszeczkę. O, oczywiście, z limiter. Chciałem tego bizona, bo to taki powrót do przeszłości. Dzisiaj jak sobie szukałem odcinków właśnie, to natknąłem się właśnie na czasy jedenastki. Jeszcze jak to na głównym kanale Mafii Solec nagrywałem jeden z pierwszych odcinków, wtedy z chłopakami. Później następny był już na V2 z Brączkiem. I tak właśnie, kurczę, niektóre mody mi się stamtąd spodobały. No i po prostu musiałem tutaj powrócić. Wszystko zaczęło się od zajebistych fotek, które dostałem od Perkinsa. On zawsze wysyła mi fotki tam, pochwalając mi się, jakie ma zajebiste maszyny, i po prostu tak narobił mi ochotę na granie, że powiedziałem, że o nie, muszę też zrobić z tego serię, bo naprawdę czasy jedenastki to był świetny czas. Czekajcie, motowidła troszeczkę można zwolnić, w końcu mamy możliwość, to skorzystamy z tego. Czekajcie, no zboże to aż nie tak wolno, myślę, że tak będzie idealnie, troszeczkę do góry. Wyciągnąć je możemy do przodu. Ok, wszystko działa. 18 na godzinę. A, czekajcie. Ja bym ogólnie. A ja, aha, jest słoma. Chciałbym nasieczkę. Czekajcie, jak to było? Żeby zrobić to nasieczkę. A, ósemka, brawo. Brawo za prędkość. Dobra, teraz już będziemy mogli sobie troszeczkę już porozmawiać. Ruszymy czy nie ruszymy? Coś nie chce mi ruszyć. Aha, bo się ten... O, teraz pójdzie. Pójdzie. Wiecie, jak to w 11 było, zawieszał się nam strasznie kombajn. Możemy troszeczkę jeszcze zwolnić. O, będzie idealnie. Także powracając do tego właśnie, ja dziękuję Perkinsowi za te fotki. Za to, że mnie zachęcił do tej serii i pomógł mi, wysłał mi bardzo cały modpack, praktycznie mi wysłał, ja tylko dobrałem sobie poszczególne modki jeszcze. Link do niego macie w opisie, także zapraszam na fanpage'a, naprawdę fotki świetne. Następną sprawą, poszukiwanie mapki trwało bardzo długo i tą serię już miałem dawno zacząć, ale nie mogę znaleźć mapki, aż wreszcie Adaś mówi: ty kurde, po co ty szukasz mapy, jak ty masz Bolusiowo swoje V1. Ja tak później właśnie znalazłem te odcinki, o których przed chwilą wspominałem, i mówię: o kurde, faktycznie. Bo mówię, no tutaj będzie seria singla, chciałem niedużą mapę, chciałem tylko dla siebie, tak żeby można było sobie fajnie pograć. I ta mapa jest idealna, naprawdę. Poszukałem jeszcze maszynki, może niektórzy się nie zgodzą, bo za duże ten Ursus i w ogóle. Ale właśnie gdy ja znalazłem te filmiki sobie, to uwierzcie, były komentarze z 2016 roku, kto ten ogląda w 2K16, itp. itd. Czekajcie. Tutaj sobie... Troszeczkę pojeździmy w zewnątrz, ale troszeczkę też w środku. Jak to czasy jedenastki, oczywiście to cofanie było troszeczkę wkurzające, bo to strasznie długo trwało, ale może jest to realniej. Będzie można gdybać na ten temat, ale no mówię, no czasy jedenastki fajnie, że powróciły, bo jak już teraz by nie powróciły, to myślę, że gdy przyjdzie siedemnastka i nowe gry rolnicze, to już nie będzie na to czasu i raczej chęci nawet, żeby powracać tak w głąb do przeszłości. A teraz jeszcze, gdy jest właśnie ta końcówka, piętnastki,
jeszcze można właśnie pograć sobie w 8 i w resztę. Więc dzisiaj jak tylko mogłem, zabrałem się za szukanie modzików na tą mapę. No i właśnie tam ktoś napisał komentarz taki, serdecznie pozdrawiam, już nie pamiętam na nazwy tego autora komentarza, że fajnie jakbyście zrobili serię właśnie Powrót z Brączkiem tutaj do przeszłości. No tutaj właśnie chciałem tą singla, ale właśnie na tych modach, bo naprawdę te mody były świetne, niektórych niestety nie udało mi się znaleźć, ponieważ modpack wygasł już, a niektóre mody też linki powygasały, wiecie, no 2011, no to troszeczkę czasu już minęło. Ale ważne, że większość modów udało mi się znaleźć i są całkiem w porządku. Później wam zaraz je pokażę, jak jeszcze sobie tutaj wjedziemy, bo nie chciałem na początku stać w miejscu na gospodarce i opowiadać wam, co to tutaj nie będzie na tej serii. Dlatego mówię, no seria strasznie mi potrzebna, singla. Myślę, że jak chłopaki teraz pójdą do szkoły, no to już troszkę ta aktywność bardziej wróci, bo wrócą po szkole, to wiadomo, nagrać, pouczyć się i tyle. A tak to teraz to gdzieś każdy w rozjazdach, Adam jeszcze pracuje, to wiecie jak jest u nas w teamie, ciężko coś razem się skupić, dlatego też, bo tu mówiłem chyba u Brączka na odcinku, dlatego też kochani, seria, która była po sąsiedzku z chłopakami w czwórkę, raczej nam nie wypali, bo mówię, no to jest też to, że no dedyk dedykiem, ale nie możemy się po prostu wspólnie razem wszyscy zgrać. Jak się zgramy, to zgrywamy się na jakieś pół godziny, godzinkę przed snem. Najczęściej poleci wtedy rocket, bo mało kiedy jest jakiś czas na MP większe, żeby przyszykować wszystko i w ogóle. Dlatego też, no szkoda tej serii, bo sami wiecie jakie maszynki były zajebiste tam. Więc no ja na pewno tego nie zostawię i Adaś zaproponował, abyśmy właśnie tam zrobili sobie serię we dwóch. Adaś będzie kontynuował na swoich maszynkach, ja na swoich, jak Tanas będzie akurat miał zawsze czas, to oczywiście do nas dołączy. I będziemy mogli sobie pograć, ponieważ ja serii z Adasiem mam bardzo, ale to bardzo mało. A powiem wam, że Adaś no zawsze tymi wieczorkami jest, więc jest to takie pewne, że będziemy nagrywać. Dlatego też wszystkie te serie z Adasiem mi odeszły i myślę, że ta seria właśnie po sąsiedzku będzie idealna i będzie wam się podobać. Dlatego też z Adasiem już dzisiaj pisałem. Adaś chyba na śniadanku, jak akurat był w pracy, napisał co tam porabiam, właśnie mówię, że serię byśmy mogli z was zacząć, więc jeśli wszystko się uda i poznajdujemy mody, poznajdujemy też save game'y, bo nie będziemy zaczynać prawdopodobnie od nowa, tylko zaczniemy wszystko już razem, tak jak było właśnie z tamtego save'a. I myślę, że wam seria się spodoba, także no nie pozostaje nic tylko czekać i już więcej serii na razie nie rozpoczynam. Mówię, ta seria singla będzie najczęściej pojawiać się wtedy, gdy będzie już jakiś farming inny z kimś. No bo mówię, mam tą czeską, mam polską wieś, teraz jeszcze z tych głównych serii to pewnie by była ta z Adaśkiem. Dlatego trzy główne farmingi i do tego jakiś LS11 czy też LS8. Więc myślę, że to by było spoko i do tego jakieś oczywiście gry poboczne. Jedynie jaka nowa seria ale to nie będę mówił, to zobaczycie na dniach, może wam się spodoba, może nie. Mam akurat przyszykowane wszystko na kilka odcinków z takiej serii. Teraz zostaje tylko to skleić w całość, myślę, że dość fajna seria, taka inna będzie. Będzie to seria z testowania, ale to mówię, zobaczymy wszystko na dniach, jak to nam się uda z czasem. I myślę, że z takich ogłoszeń, które tutaj ostatnio się działy, to by było na tyle, co a propos tych naszych serii, tego wszystkiego, to by było wszystko. No Brączkowski niestety, ale odjechał wczoraj w nocy, w niedzielę, bo dzisiaj nagrywam, jest poniedziałek, godzina 12. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj nagrać dla was jakiś odcinek. Chciałbym chyba Stranded Deepa, ponieważ wyszła aktualizacja i jak już wiecie, po aktualizacji zawsze coś nowego nagrywamy. Czekajcie, ja sobie ogólnie kamerkę troszkę zniżę. O, ogólnie sami jak widzicie mam nowy fotel. Ogólnie też, ogólnie się powtarzam. Kupiłem też lampkę, lampka naprawdę świetna, ale zaświeciła tylko może z 2 minuty i jakieś zwarcie musiało pójść i się przepaliła niestety. Dlatego też muszę jechać i ją oddać, Brączka, chodzi idealnie, bo kupiliśmy sobie dwie takie same lampeczki. Powiem wam, że idealnie będzie wszystko widać, także green screen pójdzie w ruch, ale mam troszeczkę inny pomysł na green screena, ponieważ lubię jak jest ta kamerka normalnie, nie jest taka strasznie wycięta, dlatego ja mam fajny pomysł, zobaczymy jak to wypali i wam jak się to spodoba również.
Fotel wreszcie taki, o jakim marzyłem. Nie miałem zamiaru wydawać tam 1500 na jakiś taki typowo gamingowy. Chciałem po prostu wygodny fotel, na którym będzie mi się fajnie pracowało i nagrywało. I też będzie miał fajny design, taki on też jest. Niedługo mam nadzieję, że też będzie wreszcie ten długo oczekiwany unboxing pokoju, bo już chcę, jak będę miał wszystko zamontowane, wtedy to nagramy, bo nie chcę mi się takich pojedynczych rzeczy później dogrywać. Będę chciał jeszcze jakoś fajnie tego green screena zamontować na suficie, tak żebym mógł go zwijać na takiej rolce, gdy on nie będzie mi tylko potrzebny, też żeby nie zajmował mi dużo miejsca. Co my mamy? Mamy tonę. Tonę tylko. Możemy sobie wyłączyć i jechać na kolejne pola. Tutaj sieczemy sobie jednak jęczmień. A z pszenicy później pójdzie najwyżej słoma. No zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w praniu. Mam też no tego Ursusa i tak jak mówię, pewnie dużo ludzi będzie pisało, że kurczę, takie małe gospodarstwo, taki duży Ursus, ale naprawdę mam do tego Ursusa taki sentyment, że musiałem go po prostu wziąć, nie wyobrażałem sobie bez niego tej serii. Strasznie mi się podobał już kiedyś, dlatego on został później przerobiony. Czekajcie, ja tutaj mogę sobie wjechać. Jak już będziemy ciąć jedno, to jedziemy w jedno. Dobra, wpadamy w pole, nieduże. Myślę, że dzisiaj troszeczkę żniw zrobimy, akurat na takim fajnym pierwszym odcineczku. Trzeba niestety podnieść. Ważne, że łapie podniesiony header, jak to było w 11. Co to mi tu wyskoczyło, co? Niech tu idę Wasser. Coś z wodą. A może tu... nie, dziwne. Wiecie, jak to było w 11, maszyna mi się topiły. Oj, tutaj troszkę, żebym wygiął sobie rozdzielacz łanu. Także no powiem, no wybór maszyn jest. Są też wiadomo takie paintowate maszyny, są też i takie, które powstawały już pod koniec LS-a 11, a później już w ogóle jak już wiecie, tam 13 była i 15. Także jest czego obierać, dużo linków powygasało. Ja nie chciałem też takich brać najnowszych maszyn. Chciałem właśnie powrócić sobie właśnie do tej starej naszej przeszłości, na których ja grałem. Takiego Bizona rekorda niestety, ale nie można w 15 znaleźć fajnego. Dlatego tutaj nie poszedł żaden zwykły Bizon, tylko właśnie Bizon Rekord. I co ciekawego, no z Brączkiem, jak sami wiecie, nie nagraliśmy dużo. Nie nagraliśmy dużo, bo bardziej skupialiśmy się na vlogach. To nam się udało, troszeczkę tam nagraliśmy. Dlatego już niebawem nowe, jeden będzie naprawdę świetny, bo z codziennych obowiązków, z karmienia krówek, z kiszonki, z tego wszystkiego. Także naprawdę świetny vlog się szykuje, troszeczkę będę musiał przysiedzieć. Mam do zrobienia film z żyta, z kiszonki. Także też trzeba będzie usiąść chwilę nad nim. Na razie za mapy się nic już nie biorę, chcę pokontynuować troszeczkę tę serię, bo wiecie, no czeska strasznie zaniedbana. I chyba to właśnie będzie tyle, jeśli chodzi o nowe serie, o gry. A jeśli chodzi o prace polowe, powiem wam tak, no myślałem, że z tym pługiem za TMP wyjdzie troszeczkę lepiej. Ja dostałem, jakby to można powiedzieć, prototyp jako pierwsza osoba do testu przed puszkami, z takim tylnym talerzem. Niestety ciągnik mój jest za lekki, 60 jest za lekka, przydałby się przedni napęd. Bo jeżeli dam napływający, powiem wam, idzie, ale niestety jeżeli u mnie jest glina, górka, dołek, sucho, masakra, powiem wam tyle, masakra, z racji tego, że wychodzi po prostu na wierzch, a jeżeli ja dam sobie na pompie, normalnie wiecie, żeby trzymało mi to, wynosi mi od razu 60, chuj wie gdzie w pole, przód nie idzie opanować ani nic. Przekładaliśmy w ogóle z kontalerzy tego wszystkiego, naprawdę roboty, a roboty, ja po prostu miałem już takie nerwy po pół godziny jeżdżeniu, że sobie odpuściłem i tata się za to wziął. Ja dopiero później rozkminiłem o co kaman, ale i tak było za sucho, żeby cokolwiek robić. I naprawdę nie było sensu tego nagrywać, dopiero może, nie wiem. Nie wiem czy w ogóle nagramy, bo też gadałem za TMP i sami mówią, że lepiej potestować, lepiej to dopracować i kiedyś jak będzie lepszy już, lepsza wersja, to wtedy coś nagramy, niż wrzucać co bądź na kanał. A mówię, no ja dostałem właśnie to do testów. Chciałem nagrać, no ale niestety nie wyszło, Brączek tylko nagrał z rozładunku. Jak widać, wam się spodobało, 120 tysięcy w tam nie wiem, 2-3 dni, to jest naprawdę ogrom. Jedynie co, będziemy dzisiaj jechać prawdopodobnie na takie nieużytki, na taką łąkę, którą mamy tam w parku. Tam właśnie chcielibyśmy też zobaczyć, jak to pójdzie w takich nieużytkach.
Tam wiecie, i gałęzie się jakieś trafią, i właśnie no krzoczyska jakieś tam są. Trawa po prostu po maskę, więc może taki pług by się właśnie tam spisał. Tylko że mówię, no mały ciągnik, tak, mały ciągnik, jeżeli to jest wszystko spowodowane tym, że ciągnik jest za lekki, gdyby wiadomo było to jakieś 80 koni, 75 już nawet, i po prostu ciągnik z przednim napędem, cięższy ciągnik o wiele, on nie ma prawa, żeby mu przód wyniosło, a niestety no ten pług troszeczkę masywnie wygląda. Co mamy tu, 3 tony 200, 15 minut odcinka. Myślę, że zaraz sobie to wysypiemy, jeszcze pokażę wam maszynki z tyłu gospodarstwa. Akurat wszystko wysypiemy. W następnym odcinku poleciałbym sobie z chęcią z na przykład obornikiem. Akcja obornik, myślę, że dość fajna akcja by była. Później jakaś podrywka właśnie Ursusem. Dobra. Tu się chyba na B właśnie, bo już przed chwilą to jak rozkminiałem, to właśnie jak klikłem B, to mi się rura otworzyła, bo wiecie, przyzwyczajony człowiek, że na B to mu się włączała cała mucarnia i wszystko. No dobra, ja myślę, że sobie tutaj stanę pod końcem na polu i idziemy po... chyba po Ursusa. Albo nie, może 60 zjedziemy. Czekajcie, tu jest, nie wiem, co jest, jakaś ala woda musi chyba być. I dlatego mi wywala błąd. Nie, naprawdę fajnie wygląda. Fajnie wygląda ten bizon. Dobra, idziemy sobie z buta. Rzepaczysko stoi. Takie troszeczkę niewyględne, ten rzepak strasznie jasny. Ale rzepaku już miałem dużo ostatnio na kanale, więc nie zetnę sobie to poza odcinkiem. No ja myślę, że 60 pojedziemy, tylko sobie wrota pootwieram. Ale to były czasy, pamiętam, na tej podstawie. Mniej więcej wzorowałem się na innych gospodarkach sobie, jak sami widzicie, to jest typowo nasze Bolusiowo. Znaczy moje gospodarstwo na Bolusiowie V2 w 15. Idealnie wygląda rozłożenie budynków, niestety tylko wymienione teksturki. Dobra, możemy sobie tą mniejszą chyba zapiąć, powinna być idealna. 60 myślę, że fajna, nie mam nic z turem i teraz zostawiam to wam. Czekajcie, a nie, była odczepiona. No tak. Trzeba odpalić. I teraz zostawiam wam w komentarzach, czy bierzemy sobie coś z turem, czy też zaraz wam pokażę. Bo tak, obornik, do obornika ładowania mam dwie rzeczy. Jeden do wyciągania, jedną z rzeczy do wyciągania. O kurwa, co to się stało? Ten cyklop był tu. Ale go wyjebało, bało. Ej, siny jestem, tego nie zauważyłem, bo poza, wiecie, jak go wcześniej ustawiłem, było ok, zapisałem, wyszedłem, bo musiałem zmienić czas. O kurde, i mi cyklo wywaliło. No niestety. Ale to podskakiwało w jednostce. Czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam. A nie, tutaj jest tylko pole i nie ma drogi. Nie, nie ma drogi, myślałem, że sobie przejadę tak jak właśnie mam za oborą. Dobra, wsiadaj. I cyklo mi, jak sami widzicie, wywaliło. Dlatego tak, do ładowania obornika i wyciągania miałbym ten taki, jest jak coś, ale jak ja wapnął się ładowałem tam w tym tutaj miejscu, jak, o teraz już trochę zasłoniłem, tam takie coś stoi. No i do ładowania z pryzmy byłby oczywiście cyklop. Nie wiem co do belek, może macie jakieś fajne mody, to podeślijcie w komentarzach, bo na fejsie to gdzieś mi to zginie. O Jezu, jak to wyrzuciło do góry. Masakra. To była taka chyba jedna z moich pierwszych mapek, która naprawdę mi się udała. No za czasów nie ma jedenastki, nie ma co narzekać, bo naprawdę pościągałem, uwierzcie, trochę map, ale ja lubię jak jest taki zamknięty teren, wszystko jest tutaj. O kurde, jak mi to wyskoczyło teraz. Ale fajnie wszystko chodzi, jak się wysiądzie. Dobra, kwit, mi to już fajnie tu spada wszystko ładnie na przyczepkę. Rżysko było dość fajne nawet. Także co kochani, ja wam w tym odcineczku dziękuję za uwagę. I co, do kolejnego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się spodoba, chyba że nie, no to nie wiem, będziemy sobie myśleli nad jakąś inną serią singla. Ale to mówię, zobaczymy wszystko w praniu, także mam nadzieję, że do wieczorka jeszcze. Na razie, trzymajcie się, cześć!